Imię, nazwisko. Nic nie wiem, nic nie pamiętam wszystkich rzeczy, które są w tym domu, nie wiem, co się witam serdecznie, co ci się przypominało? Byłem w 89 przez Iwanie przez SB. Może nie tak to było, ale... Nie? To słabe, słabe to SB. Witam serdecznie, cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Też się cieszycie? Tak się składa jakoś zupełnie niespecjalnie, naprawdę niespecjalnie, że nasi goście w tym miesiącu przejawiają niemałe koneksje krakowskie. Otóż ostatnio Aleksander Sosin oczywiście jest z Krakowa, tak jak jego tata. Mariusz Nawierucha, który miał tutaj koncert na początku kwietnia, opowiadał o bohaterze swojego klipu, swojego teledysku, który jest był farmaceutą w Krakowie. Jeszcze tydzień wcześniej był u nas doktor Władysław Poloch, który w Krakowie studiował historię. Jacek Jaworski natomiast urodził się w 1942 roku. Wy zgadnijcie? W Krakowie. Na Kopernika. Czy dzieciństwo też spędziłeś w Krakowie? Tak, właściwie. Aż do drugiego roku studiów w Krakowie. Czyli nawet nie tylko dzieciństwo, ale i nastoletni okres. Najpierw w Łagiewnikach, potem w Nowej Hucie. Jakie pasje miał młody Jacek Jaworski? Jakie kiełkowało w nim zainteresowania? Na kogo wyrastał? Jaki był? Są za dużo pytań. No, strasznie dużo chorowałem i marzyłem, żeby być zdrowym. I to była pasja? Marzenie? To była pasja, która prowadziła mnie potem do sportu. Myślałem, że tam znajdę. To ja znam inną wersję, bo ja słyszałem, że miałeś dość niski wzrost i chciałeś się umieć bronić, dlatego zapisałeś się na żubr. No też, ale to było tak, że w ciągu jednego roku urosłem 18 cm. W 90-tych latach najpierw takim średniakiem, a potem najpierw jeden najwyższy. Jakie te sportowe zainteresowania konkretnie? Dzieciństwa, to jak wszyscy piłka nożna, jakieś zapasy, boksy, wszystko. Potem idzie to już na studiach. Jeśli mieszkałeś w Krakowie, to dziwnie było twoje zainteresowanie. Spinaczka. Musiałem wiedzieć, że duże tradycje są spinaczka w Krakowie. Nic o tym nie wiadomo. W centrum było spinaczkowe w ogóle Polski i Kraków. Ale ja zacząłem wnać, bo tak paradoksalnie jak się spinać. Dobrze, wracając do jakichś tam walk twoich. W 1968 roku Jacek Jaworski został wicemistrzem Polski seniorów oraz brązowym medalistą. Rok później trzecie miejsce. To tak widzę, że na poważnie podchodziłeś. No ja byłem pierwszy, tylko że miałem poważne kontuzje w tym pierwszym roku. Wygrałem z pilniejszym mistrzem, a potem na pół roku poszedłem. Ale to tak od razu bardzo na poważnie zacząłeś robić to, co robisz? Ja zawsze robię na poważnie. Kiedy zacząłeś się wspinać? W 65. A w takim okresie życia? No, to było... Czyli byłem wtedy na studiach. Na studiach na Akademicy Gdańskiej. Coś nie tak. Imię, nazwisko? No, słychać? Powiedz mi coś o swojej rodzinie. Coś o tym... Tata, mama. W czasie wojny tata był w NSZ. Narodowy Ślad Broni, bardzo niepopularny w czasie komuny. A mama w AK, ona była łączniczką. No i były takie silne tradycje. Nie podjęły wszyscy bracia, mamy byli też w jakichś partyzantkach. To było środowisko. Mama mi pierwsze mówiła takie o ptaszkach, niewoli i tak dalej, jakichś tam, że... Pamiętasz też? No, coś tam było, że jakiś tam pies obrożył, pamiętam, że z Wilkiem się spotkał, no i to fajnie mówię, a to ja co tam masz, no taką obrożę mi zakładają, i jeszcze ten dowód się robią. Wtedy stracił zainteresowanie do tego stylu życia. Ja też byłem, zawsze chciałem być wolny. A jaki właśnie światopogląd religijny? Mama czytała mi na Biblię dużo, ale sama była taką katoliczką, nie
nie praktykującą, a szczególnie od czasu, kiedy w szkole podstawowej zostałem pobity przez dzieciaków po religii z tego podpuszczenia księdza. A swój światopogląd? A mój ja zawsze byłem bardzo wierzącym chrześcijaninem, katolikiem. Wówczas nawet odbyłem chyba dwa razy dziewięć pierwszych piątków, powiedz pierwszy dzień miesiąca, pierwszy piątek miesiąca. I miałem straszną wizję zawsze w sądzie ostatecznego. Się bałem, przerażałem do tego, co będzie tak skończy życie grzeszne. A światopogląd polityczny? No to byłem, zawsze byłem antykomunistą, zawsze. Bo wtedy była taka sprawa, która reprezentowała od wielu lat, to była sprawa śmierci Stanisława Dyjasa, którego nie mówi, że zabiło zawodu, gdyż zabiło SB. Chciałem zobaczyć, kto go zabił. No i mi się w domu życzył, no i w sumie się dowiedziałem, że nie wiem, że to jest prawda.